Cześć, witam. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o nadchodzących Mistrzostwach Świata w Rio de Janeiro. Zawody odbywają się już od tego poniedziałku. Myślę, że to będzie wspaniałe widowisko. Będzie co oglądać, serdecznie zapraszam. Jest to na pewno świetna szansa, żeby przełamać złą passę, która trapi polskie judo od 2003 roku. Od tego czasu nie udało nam się przywieźć medalu z tak ważnej imprezy. Nie udało się też przywieźć z igrzysk. Ostatnią osobą, która wywalczyła medal na Mistrzostwach Świata, był Robert Krawczyk. Było to w 2003 roku w Osace po fantastycznych walkach. I tak jak mówiłem, od tego czasu mieliśmy kilka punktowanych miejsc, natomiast niestety nie mamy medalu. Mam nadzieję, że nasza reprezentacja w tym roku pokusi się o medal. Reprezentacja jest dosyć młoda, więc będzie to na pewno bardzo trudne. Szczególnie, że większość zawodników te zawody traktuje jako docelowe. To jest najważniejszy start w tym roku i na pewno wszyscy są optymalnie przygotowani. Dlatego sięgnięcie po medal będzie ogromnym wyczynem. Na pewno kadra zawodników z kadry jest stać na to, żeby sięgnąć po medal. Choćby Łukasz Kiełbasiński, który jest bardzo młody, ale już pokazywał na Pucharach Świata, że potrafi wygrywać z najlepszymi. Zdobywał medal na Pucharach Świata, nie ma jeszcze medalu z imprezy mistrzowskiej seniorskiej, ale wiadomo, że kiedyś to się musi zdarzyć. Myślę, że jest w tym wieku, że jeżeli będzie miał dobry dzień, to jest w stanie sięgnąć po medal. I oczywiście Paweł Zagrodnik, który jest liderem naszej reprezentacji. Pechowo przegrana walka o brązowy medal w Londynie, właściwie nawet wygrana walka. Przez chwilę był medalistą igrzysk. W ostatnim czasie Paweł za dużo nie startował, miał trochę problemów zdrowotnych. Myślę, że maksymalnie był skoncentrowany, żeby się przygotować do Mistrzostw Świata i pokazać, że tak naprawdę jego poziom sportowy jest wystarczający, żeby stawać na imprezach najwyższej rangi. Myślę, że będzie chciał pokazać, że jest w stanie sięgnąć po medal na Mistrzostwach Świata i powoli szykować się jako reprezentant do Rio de Janeiro w 2016 roku i tam wywalczyć ten upragniony medal. Ostatnim zawodnikiem męskim, który będzie reprezentował nasz kraj, jest Maciej Sarnacki, który mam nadzieję, że godnie zastąpi Janusza Wojnarowicza. Jest od niego kilka lat młodszy, ale też już potrafił wygrywać medal w najmocniejszych pucharach świata. Przede wszystkim Maciek jest bardzo mocny psychicznie, pozytywnie nastawiony do każdych zawodów i pomimo tego, że też na swoim koncie nie ma medalu z Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata Seniorów, to myślę, że jest w stanie wreszcie pokazać, że jest zawodnikiem, który w Rio też może walczyć o medal. Jeżeli chodzi o kobiety, dwie bardzo młode zawodniczki, do 52 kg Zuzanna Pawlikowska, między innymi złota medalistka Uniwersjady. Zuzia ma takie raz lepsze starty, raz gorsze jak każdy, ale potrafi wygrać naprawdę z najlepszymi zawodniczkami. Jeżeli udaje się wygrać kilka walk po kolei, dobrze być nastawioną psychicznie, to też jest w stanie powalczyć przynajmniej o miejsce punktowane. No i oczywiście mój czarny koń tych zawodów, Halima Mohamed Segir, która wraca po dłuższej przerwie, po kontuzji, po operacji. Wiadomo, że w tej chwili jeszcze nie może być w 100% przygotowana tak jak może być. Ciężko jej będzie pokazać swoje maksymalne możliwości. Kontuzja bardzo ciężka. Natomiast Halima pokazała, że jest nieobliczalna. Potrafiła w jednym roku na zawodach rangi mistrzowskiej juniorów i młodzieżowych trzykrotnie wystartować na Mistrzostwach Europy i Świata i z każdej imprezy przywieźć medal. Na pewno będzie jej ciężko, bo powrót po kontuzji jest trudny, ale ja wierzę, że już teraz pokaże się z bardzo dobrej strony, a w najbliższym czasie będzie filarem polskiej reprezentacji i właściwie z każdej imprezy będziemy mogli się cieszyć z medalu, który będzie przywoziła. Tak jak mówiłem na początku, przed naszymi zawodnikami bardzo ciężkie zadanie, ale ja po cichu liczę, że któryś z zawodników sprawi wielką niespodziankę i ta zła passa, która już trwa 10 lat, zostanie złamana i będziemy wreszcie mogli cieszyć z
z medalu na Mistrzostwach Świata, co na pewno się przyłoży na wizerunek naszego sportu, na finansowanie i byłoby nam dużo łatwiej szykować się jako dyscyplinie do nadchodzących Igrzysk 2016. Pozdrawiam, do zobaczenia zaraz po Mistrzostwach Świata. Mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie się cieszyć z medalu. Pozdrawiam.